Udało mi się muzyczkę podłączyć. Słucham? Bo w życiu chodzi o to, żeby realizować cele. I akurat udało się, no bo to bez muzyki tak nie. Poza tym jest 17, wytrzymaliście tutaj 6-7 godzin już. Więc z pełnym podziwem dla was zaczynamy. To już mi przeszkadza, dobra. Kto widział Łukasza Szymańskiego z Tokenomi Pro chwilę temu? Nie człowieka, tylko wykład. Będzie podobnie. Jemu chciałbym na wstępie szczególnie podziękować, ponieważ powiedział, że no, świata nie zmienią tylko programiści. Potrzebni są też różni inni ludzie. Ja akurat jestem psychologiem z wykształcenia i zajmuję się komunikacją w tym projekcie, o którym przed chwilą wspomniano, że współpracuję z innymi projektami. Więc trochę o współpracy, ale jako psycholog na konferencji samych idealistów opowiem wam najpierw trochę o hajsie. Nie wiem, czy znacie ten liczebnik i to nazwisko, ale jest taki Holender w historii. Nazywa się Peter Minuit i on był gubernatorem takiej osady, która się nazywała Nowy Amsterdam. No i tam obok była taka wysepka, taka bardzo fajna wysepka, zielona. Ktoś wie, jak się nazywa? Ach, praca domowa zrobiona, wow. Super, no i właśnie. To było w czasach, które obawiam się, że jeszcze trwają, to znaczy to była ewidentnie transakcja win-lose. Ktoś tutaj bardzo dobry interes zrobił, a ktoś zrobił najgorszy interes życia. No miał trochę koralików, prawda? Koraliki teraz weszły do tradycji jako taki znak rozpoznawczy rdzennych mieszkańców, ale biznesu to oni za dobrego nie zrobili. I do tego będziemy się jeszcze dwa razy dzisiaj odnosić, więc zostańcie ze mną. Chciałbym wam opowiedzieć o trzech rzeczach, które mogą być oczywiste, no dla mnie jako naprawdę nuba, tak? Z jednej strony jestem dziadkiem, z drugiej strony jestem z marketingu, z trzeciej strony 3 miesiące spędziłem w metaversach, nie bez przerwy, z przerwami, ale dlaczego nam się wydaje, że jest drogo, tak? Dlaczego należy w to wejść właśnie teraz i nie tylko jako inwestor, nie tylko jako technologia, ale również jako usługi. Usługi z bardzo, bardzo wielu różnych dziedzin i mam nadzieję, że są tutaj wizjonerzy, którzy myślą, ha, co ja mogę tam fajnego, do czego ja mogę wykorzystać Web3. Druga sprawa, ponieważ to jest nasza główna kwestia, główny nasz obszar działania, to znaczy, no reklama nie jest taka zła. Mówi się advertising economy, tak jak 80% nienawidzi reklam, tak jak 837 milionów ludzi ma zainstalowanego adblocka, prawda? No to jednak trudno jest oprzeć się wrażeniu, że to reklama trochę napędza świat, poza oczywiście miłością i pieniędzmi. No i wreszcie, co musimy zrobić najpierw jako psycholog, ideolog, od tego nie ucieknę. I tak, jeżeli tego jakby, pewnie sobie zdajecie sprawę, ale doświadczyłem tego ostatnio właśnie, jak to jest, jak mój poprzednik mówił, jak to jest wytłumaczyć nawet rówieśnikowi z branży komunikacyjnej, co to jest MetaMask. Jak tego zacząć używać, tak? To jest cholernie duży, wysoki próg wejścia. Ja sobie to złożyłem tak. Było sobie zwykłe życie. Powstało takie pytanie, czy ktoś tutaj się urodził przed 90 rokiem. Widzę, że jednak tak. Ale było sobie takie życie, tak? Kto pamięta? Umawianie się pod rotundą i czekanie 45 minut, aż ziom przyjdzie, prawda? Piotrek Wieńczewski napisał na ten temat cały kawałek. Będzie niezły wrzut. No i tak. Potem powstał internet i skala zmian była taka, że internet, no wiadomo, DARPA to są 60 lata, to są zamierzchła przeszłość, ale powstało, zmiana była taka, internet zamienia się teraz w Web3, prawda? Mamy inne protokoły, jak pan Witalik powiedział, software stał się hardwarem, to jest bardzo ciekawe, prawda? Powstał globalny komputer na bazie właściwie algorytmów, ale tak, w internecie powstało www, bo internet istniał, tak? Ale do mniej więcej 92 roku, ja go nazywam 1D. Byliśmy płaszczakami kompletnymi, tak? Był string tekstu, enter, DOS, prawda? I tabem przechodzenie w goferze przez kolejne zakładki. Tu mamy nagle internet dwuwymiarowy, wielozmysłowy, prawda? Filmy można wrzucać, JPEGi, różne fajne rzeczy. Java, te takie kursory automatyczne w kolorze tęczy, fajnie było. No i teraz mamy, wybaczcie, jeżeli to jest nieprecyzyjne, a ja to nazywam tak, trzeba odróżnić trochę Web3 od metaversów, prawda? Akademie Metaverse mówią na to Virtual Blockchain Worlds.
Bo też sam Web3 to nie są tylko te światy, w których będziemy sobie grać i się spotykać ze znajomymi, prawda? To jest cała infrastruktura, a na tym istnieje to, co jest atrakcyjne dla wzroku, o czym się fajnie rozmawia, czyli te światy, do których można sobie wejść. To już było tłumaczone, więc tak się trochę czuję nieswoje powtarzając, ale ten cały metavers to jest konstelacja. Lubimy teraz, tak? Żyjemy w erze totalnego hype'u na kosmos, więc nie lubię o tym myśleć, jak wyobrazić sobie taki układ słoneczny. Gdzie już nie ma internetu, który otacza jakąś jedną Ziemię, tylko stał się galaktyczny, tak? Lubimy nawet Interplanetary File System, prawda? Rządzi to naszą wyobraźnią, tym jak mówimy o tym, jak to wszystko nazywamy. No i dla tych, którzy tam byli, wiecie, że internetowy zmienił wiele rzeczy, no bo na przykład były księgarnie, prawda? Chodziło się na róg, można było sobie siąść gdzieś, przewertować książkę, potem powstała księgarnia internetowa, nic wielkiego, nie? Była sobie, i to był rok 2005, internetowa wypożyczalnia DVD. Przysyłali ci normalnie pocztą DVD i trzeba je było odesłać, jak się obejrzy film. Da, ten słowo internetowy zmienił bardzo dużo. Tutaj mieliśmy dyskusję, czy Udemy, czy Coursera, no ale Coursera jest numerem jeden, prawda? I teraz uniwersytetom zabiera 97 milionów dolarów w obrotach w zeszłym roku. No i wreszcie mamy... Tego nazwiska zauważyłem, że w tych salach się dzisiaj nie używa. Zniknęła grafika, ale to wiecie o kogo chodzi dokładnie. Nie? No i internetowy marketing, o tym bym chciał porozmawiać. Był sobie marketing, prawda? Wysyłało się faksem zamówienie na reklamę, ktoś tam robił kolaż, potem to robił z tego ksero, wysyłał do Gazety Wyborczej. A internet zrobił marketingowi mniej więcej coś takiego. Zamiast być tam 14 firm na świecie, i to nawet nie jest z naszego regionu. Dla każdego regionu na Ziemi jest podobna analogiczna mapa. Tak? Więc pomyślcie teraz, że słowo... Aha, no i tak, Tim Berners-Lee mówi, spoczko, nie ma za co, bo to trochę on jest sponsorem całej tej akcji. Metaversowy zmieni wszystko. To jest oczywiście hipoteza, natomiast patrząc na to, doświadczając tego, co się tam dzieje. Byliście jakoś dzisiaj, wczoraj w Decentralandzie, w Sandboxie? Kto był? Wczoraj w Decu. A w Crypto Voxels? Dobra, no to jednak mam coś wam do przekazania, super. Natomiast jak się tam wejdzie i doświadczy tego, to można zobaczyć, że on zmieni dokładnie wszystko tak samo. Ja sobie mówię, że jeżeli internet zmienił wszystko do potęgi drugiej, prawda, no bo x stało się x do kwadratu, to metaversowy ja widzę jako x do trzeciej. Znaczy to x do kwadratu jeszcze podniesione do trzeciej, przecież internet znamy, prawda, a metaversu jeszcze, metavers dopiero tworzymy. A konkretnie to bardziej, no bo słowo zdecentralizowany będzie miał ogromny wpływ, już ma, i na fantazję ludzi, prawda, na wyobraźnię, na to, co możemy zrobić, co należy do nas. I w decentralizacji są różne, znaczy w Web3, usłyszałem dzisiaj, że to jest read, write, trust. U nas się mówi read, write, own, prawda, że to jest pierwsza rzecz, w której naprawdę coś posiadamy, znaczy powiedzmy, bo w moim zdecentralizowanym świecie miałem taką tożsamość, a nie, poczekajcie, po pierwsze, mamy sovereign identities, prawda, self-sovereign identities, czyli to, że nie zakładasz już maila w domenie google.com, nie oddajesz swojej tożsamości tej drugiej domenie, teraz nie wiadomo, czy na F, czy na M, prawda. Druga sprawa, DAO, to też nie jest jeszcze rzeczywistość, ale jak w przyszłości sobie wyobrażamy właśnie, że jest coś. Lubię używać metafory tego naszego ulubionego portalu, że gdyby Facebook był DAO, to już prezesa by nie było. Prawda? To tam automatyczny sposób zarządzania stwierdziłby, że to już tak dalej, to poszło za daleko, za duża jest koncentracja władzy w jednych rękach, trzeba to rozbić, prawda? Zaczynamy dzielić się tą władzą z ludźmi. No i wreszcie realna wartość. O tym było mówione bardzo dużo. Sam jako rodzic przeżyłem to, jak mój syn stwierdził, że ta tęczowa skórka do AK-47 w CSGO za 4,5 tysiąca euro to jest taki sztos po prostu. Prawda? Ale no, ma to dla nas jakąś realną wartość. No i wreszcie tak, reiteracja tego samego. Kiedyś dawno temu szło się do banku z dowodem osobistym, prawda? Teraz się robi tak, że mamy konto w bazie danych czyjejś,
no konto w banku online dalej, prawda? Kto ma profil zaufany, ten wie, że można, ułatwia bardzo dużo, bo tam jest zawarte całe zaufanie do nas jako użytkowników, ale mamy drugą część, World Gardens. W marketingu mówi się o World Gardens i w Martechu jako o tych właśnie zamkniętych platformach, prawda, które mają ścianę, mają użytkowników, zbierają dane, ale jak chcesz kupić u nich kampanię, to powiedzą, tak, puścimy ci kampanię, a do kogo ją puścicie? Nie powiemy. Dalej jest tak, na tym polegają World Gardens i całe third party data, czyli właśnie dane, w których reklamodawcy polegają na posiadaczach danych na temat ludzi. No i wreszcie Web3 Wallet, wspominany był MetaMask, tylko to jest taki jeden klucz, prawda? Jedna wtyczka, którą tam masz, ona jest tylko twoja i gdzie nie chcesz wejść, to masz takie swoje jedno ID. To nie jest ID, które jest twoim loginem do innego portalu społecznościowego, prawda? To jest twoje ID i koniec. No i wreszcie tam jest jakaś realna wartość. Jak widzicie, moja realna wartość czyni mnie naprawdę ważnym targetem dla hakerów. No właśnie, pierwsze konto, na którym naprawdę coś jest, o ile jest. I teraz tak, przeszliśmy z ery, kazali mi wytłumaczyć te coiny, ale to właśnie kto ma dzieci albo pamięta, to wie. Mieliśmy te rzeczy, które miały pozorną wartość dla ludzi, tak? No, jaką wartość ma G-coin? Że można dropa w PUBG, prawda, snajperkę zdobyć szybciej, trochę szybciej wygrać, prawda? Czym są Robuxy? No świetnie, walutą w Robloxie, ale jak tam wrzucisz dowolną ilość pieniędzy, to ich nie wypłacisz. Dobra, mam wrażenie, że w tym gronie już zaczynam mówić oczywistości. One V-Bucksy, w tym takim największym metaversum mobilnym, czyli w Fortnite. Przechodzimy do czegoś, co ma realną wartość, prawda? Realną. Coś, co się nazywa Ether. Najbardziej nieuchwytne rzeczy w całym wszechświecie, prawda? Ether, Mana, Sand, Cuby czy Axis, prawda? To się staje prawdziwą walutą. Masz Axis czy SLP. I teraz to, co jest wirtualne, miało dla nas taką prawdziwą wartość, no bo dawało coś naszemu ego. A teraz daje nam prawdziwą wartość, bo może nas ustawić na przyszłe pokolenia. O tych wszystkich warstwach pewnie wiecie. Ważne jest tylko, żeby pamiętać, bo też czasami mamy tendencję do utożsamiania tego, co widać, to jest laser, prawda, z tą częścią, że to jest to, co widzimy. O tym lepiej właśnie też mówił Łukasz, mówiąc o stacku całym Web3.0, prawda, jak to wszystko jest jedno na drugim ustawione. Ale mamy tak, no bardzo wiele się zmieniło, prawda, podróże zmienią się ogromnie. Nie wiem, czy ktoś z was przeżył to samo, wciskając przypadkiem Shift w Google Earth, bo ja tego nie znałem, jakoś przypadkiem mi się zhakowało. Myślałem, wow, Matrix is here, tak? Niech tylko ktoś mojego awatara tam importuje i by można chodzić po prawdziwych ulicach w prawdziwym Google Earth po całym świecie. Zdalne nauczanie. Znowu, kto przeżył w pandemii dziecko, które uczestniczy w nauczaniu w podstawowym? Klasa pierwsza, druga? Anybody? No teraz sobie tylko wyobraźcie, prawda? No, stało się memem, nie mogę pracować, nie da rady, sorry, nie wejdę na Teamsy, bo dziecko ma lekcje. A tu mamy co? Mamy świat, w którym... I tak widziałem w tej mojej córce, że wszystko jest fajnie, jak nauczycielka mówi, dobra, a teraz potańczymy, a teraz poklaszczemy. No to sobie tylko wyobraźcie, że te sale nauczania są właśnie zdalne. Że dziecko na te 45 minut gdzieś tam wchodzi do tego swojego świata, ale nauczycielka zamiast rysować te trójkąty na tablicy, prawda, to im je rzuca w przestrzeni, one mogą tam rozumieć te kosinusy ręcznie, tak, bo teraz przecież rozumiemy coraz bardziej rzeczy, których doświadczamy. Jestem jeszcze z pokolenia, kiedy trzeba było przyjmować zrzutników wiedzę na temat wszystkiego, teraz tego wszystkiego możemy dotknąć. Spotkania, konferencje, to już było wszędzie, każdy widział demo. Sport, fitness to też, to nie tylko chodzi o przecinanie arbuzów w odpowiednim kolorze przy pomocy miecza świetlnego, ale wszystko, tak? Tam będzie właśnie joga, ćwiczenia, siłownie, no bo jednak ten feedback loop z innymi ludźmi, tak? Nie tylko robienie aerobiku do telewizora, ale współpraca z innymi, mordo, ciśniesz, tak? Jeszcze dwie serie, jeszcze coś. To nam zmienia wszystko. Social. To ciekawe, bo nie wiem, czy ktoś z was miał wrażenie, że jak wchodzi... To było moje drugie wrażenie w Decentralandzie, no bo komputer powiedział, że jednak potrzebuje następcy. Taki irc trochę.
Wchodziło się na tego IRC-a, ten czarny ekran był i tak były tam anonimowe jakieś mordy, nie wiadomo było, kto za tymi nikami stoi. A to jest taki IRC, tylko który ci wiesza komputer, prawda? No bo ta karta graficzna wyje cały czas i jednak ciężar tego jest ogromny. A jak pomyślimy, jak wejdzie C-commerce, tak? Czy C-commerce, czyli cały metaverse commerce, no to pomyślmy teraz, tak? Już Walmart wszedł oczywiście w robienie zakupów, wchodzenie z wirtualnym koszykiem po wirtualnym sklepie, też dobre, nie? Że ten koszyk jest wirtualny w światach, w których możemy latać, w których możemy być niematerialni, a próbujemy odtworzyć schody, windy i różne rzeczy, prawda? Też ciekawe. Ale to też odmieni sposób, w jaki my wszyscy pracujemy. No bo teraz tak, ilość pracy związanej z budową tego metaversu, tych metaversów, jest przeogromna. Będą specjalne metaversowe prace. Nawet pracujemy z jednym pracodawcą na temat przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego dla programistów w Decentralandzie. Logiczne, prawda? Jest to, żeby tam szukać ludzi, którzy właśnie mogą dotknąć, pokazać swoje kreacje, nie przysyłać portfolio w PDF-ie, prawda? Które trzeba potem sprawdzać, czy przypadkiem, tak jak to w mojej historii, heja, byłem tam, jak była tworzona, ale ojców poznałem z 17. Matek drugie tyle, prawda? Ale architekci, dlaczego w CryptoVoxels, no już nie wszystko, ale bardzo wiele rzeczy wyglądają jak taka pusta ramka pod Minecrafta, prawda? Puste białe sześcianiki, bo ktoś kliknął, kupił ten ląd i wcisnął defaultowy guzik, prawda? Architekci, jak myślimy o możliwościach reklamowych, o tym jeszcze za sekundę, no to architekt reklamy. Mamy art directorów, prawda? Ale w metaversie reklama ma kompletnie inną formę. Komentarz? A nie, sorry. Mamy, prawda? Mamy UFO, które się unosi gdzieś tam nad placem w Decentralandzie, które mówi chodź na koncert. Wchodzisz tam i się metafizycznie teleportujesz na ten koncert. Więc formy reklamowe, formy interakcji z użytkownikami totalnie się zmienią. No i wreszcie metaversowe sieci reklamowe, ponieważ metavers potrzebuje reklamy, sam się trochę wyprzedzam, ale on tak samo potrzebuje reklamy jak świat, jak ekonomia, jak gospodarka, jak my, jak nasze marki osobiste, prawda? Przecież teraz wszyscy prowadzimy trochę reklamy w swoich mediach społecznościowych. Więc od promocji, autopromocji bardzo wiele zależy. No i wreszcie rzeczy, o których dzieciaki nawet mówią, że teraz przecież kursy pixel art, kursy voxel art, kursy programowania w Robloxie, to jest przyszłość i dzieci po 7, 8, 10 lat mówią, że to da im pracę w przyszłości. No i wreszcie, kiedy tylko, to jest metafora trochę tego, co musimy przejść, to znaczy, to też jest właściwie mówienie oczywistości, prawda? Pierwszy telefon komórkowy kosztował 1000 zł, a minuta rozmowy kosztowała tam 3 zł z dużym hakiem. Prawda? Wysłanie SMS-a. Myślicie o tym, że teraz mamy za 3 zł mamy miesięczny abonament gdzieniegdzie. Więc dostęp do technologii, dostęp do wrażeń. Ten mały kontrast, ale wiecie o co chodzi, mam nadzieję. Ale póki co, to jak tam właśnie wszedłem, to wygląda trochę tak. To ta sama wyspa, o której mówiliśmy. A że mieliśmy stresujący dzień, to jeszcze 5 sekund lasu. A to są statystyki z wczoraj. Okay? W Decentralandzie, we wszystkich możliwych warstwach, bo tam jest kilka realms, tak? To jest, nie jest w stanie utrzymać takiej liczby użytkowników. Natomiast w Decentralandzie wczoraj było 2400 osób, a w CryptoVoxels 5600. Na Facebooku około 2,5 miliarda, więc... Teraz w wyobraźni taką linię poprowadzimy trendu, prawda? Najbliższe kilka lat. No, na tym Manhattanie nie byłem, nawet się o wizę nie ubiegałem, ale sprawdziłem, co tam jest. No właśnie, tak, no, ale od 5 lat to nie mam tam szansy pojechać, czasu. Ale rozumiecie, tego wszystkiego jeszcze nie ma. No dobra, połowa już jest, bo to tydzień temu pisałem ten slajd, więc Muzeum Guggenheima w CryptoVoxels już powstało, prawda, znaczy w Decentralandzie, ale tam jeszcze nie do końca jest po co chodzić. I to jest, trochę tam pamiętacie ten powiedzenie o facecie, który pojechał sprzedawać buty do Afryki. Dwóch ich było.
Jeden dzwoni do prezesa, mówi: nie, nie, panie, tu wszyscy na bosaka, chodzą, nie sprzedam ani jednej pary. Drugi, drżącym głosem: panie, będziemy miliarderami, wszyscy na bosaka chodzą. To jest dokładnie to. To jest podejście do całego tego wirtualnego świata. No ale właśnie teraz aż się chce krzyknąć, ale gdzie są wszyscy? Jeszcze tam nikt się nie pojawił w tym świecie. A nie pojawił się z jednego bardzo prostego powodu, to znaczy państwo Gartnerowie, pan Gartner, Marka Gartner, zwał jak zwał, znacie Gartner Hype Cycle. To jest cykl typowy, który Gartner robi analizy dla poszczególnych technologii. Jeśli chodzi o Emerging Technologies 2021, mamy kilka najważniejszych. NFT, które nie wiem jak w waszej świadomości, ja obserwuję, jak wszyscy mówią: nie, już nie, już nie, już wszyscy mówią o tych cholernych NFT-kach. NFT to scam. Wczoraj w jakimś wideo na YouTubie bardzo fajna w ogóle sposób wypowiadania słowa. NFTs, czyli NF, drażnimy, prawda? Myślałem, to jest teasowanie wszystko, będzie fajnie, te nasze rzeczy urosną. Kolejna, multi-experience, no jeszcze dostęp do Google VR. Elon Musk mówi: nie głupio, prawda, że kto by chciał mieć półkilowy telefon komórkowy nosić na nosie. To jeszcze nas trochę czeka. No i wreszcie DeFi. To jest z zeszłego roku, więc DeFi jeszcze nie osiągnęło tego miejsca, kiedy jest przehajpowane i kiedy wszyscy myślą: A to się nazywa, to uwielbiam, tak? Czyli przepaść rozczarowania, wzgórze oświecenia, a tu wreszcie, tak, ta płaska przyszłość, kiedy już będzie wiadomo, że to robimy, już będzie wiadomo, że tam podróżujemy, że tam kupujemy, ale to jest jeszcze chwila. Jak powiedziałem, Metaverse potrzebuje reklamy, no bo wiecie, marki robią, tak, JP Morgan postawił bank, Visa postawiła swoje stoisko, Miele zrobił jakiś bar podczas Super Bowlu właśnie w Decentralandzie. Warner będzie robił koncerty, Snoop kupił parcelę, no wszystko, hype jest totalny, prawda? I żeby je zareklamować, to trzeba je reklamować podczas Super Bowlu. 8 milionów dolarów za 30-sekundową reklamę podczas Super Bowlu. I lepiej wrzucić powyżej 200 tysięcy dolarów w jej produkcję, żeby ktoś ją w ogóle zauważył. Więc tu jeszcze tak, ostatnie, jesteśmy 4 dni po najnowszym Super Bowlu, w którym z punktu widzenia reklamodawcy nastąpił przełom absolutny. To znaczy to, co się uznawało właśnie za walutę Silk Road i Dark Webu, stało się oficjalnym reklamodawcą, oficjalnym właścicielem stadionów zostało Crypto.com. Trzy największe giełdy, które się reklamują w najdroższej przerwie reklamowej w całym roku. O tym rozmawialiśmy, to sprawdziliśmy. Nie wiem, czy widzicie, gdzie ta parcela jest. Dla ułatwienia, tu. I ona kosztuje 80 tysięcy mana. Dla ułatwienia, to robiłem kilka dni temu, ale 220 tysięcy dolarów kosztuje działeczka, która wygląda mniej więcej tak. Sorry, jest wieczór, nagrywałem z ekranu, ale rozumiecie, screen capture. To jest całkiem niezły kawałek ziemi. Jak pomyślimy sobie, że nawiązując do tych 24 dolarów, dzisiaj na Manhattanie za 24 dolary to można sobie cappuccino kupić albo t-shirt pamiątkowy, prawda? To pomyślmy, teraz dajemy 220 tysięcy za taki kawałek parceli, ale to od was zależy, jaką nadacie temu wartość i jak to zareklamujecie. Specjalnie się kończy na tej klatce, bo chciałbym wam pokazać, co się dzieje z reklamą w Metaversie. Poprosić was, żebyście znaleźli trzy różnice między tymi dwoma zdjęciami. Nie ma ani jednej. Po Decentralandzie chodzi się, puka się do drzwi albo wysyła wiadomości na Telegramie: hej, mordo, chcesz to trochę pieniędzy? Ja tam powieszę u ciebie poster. To się wszystko dzieje dokładnie jak pan Staszek dzwonił do pana Zbyszka w 93 roku i mówił: powieś mi billboard na swojej parceli. Ale to jest z kolei za ciemne. Darth Vader. Uwierzmy w to. Uwierzmy. Nie chcę być pedlerem fałszywych nadziei, natomiast to wszystko zależy od nas. Dokładnie tak jak z tym sprzedawaniem butów w Afryce. Właśnie. Bo póki co w rzeczywistości jest tak, że jak zapytacie kogoś, jaki baner zobaczył na stronie, to 86% powie: nie wiem.
A jak wchodzicie do dowolnego świata wirtualnego, no nie ma szansy. Nie ma szansy. Ponieważ jeszcze nie jest zaśmiecony złą reklamą. Tam jeszcze nie ma takich wszędzie takich złych reklam, jak tam napisz do mnie maila z jakimś nie wiadomo tłem zrobionym w Paincie, prawda? Tam są modelki. Wchodzisz do Decentralandu, chodzi 15-metrowy ktoś w nowej kreacji i tańczy przed tobą, tak? Na ulicy. Tam są właśnie, tam może smok może chodzić w twoich tramkach albo latać nawet, tak? Tam są samoloty, które dokładnie tak jak kiedyś nad plażą we Władysławowie leciał z taką wstęgą, chodźcie do nas na smażoną rybę. To wszystko tam jest i to jest póki co o wiele bardziej atrakcyjne. Dla hejterów reklamy, no jako osoba, która spędziła tam 22 lata, jestem tak samo miłośnikiem jak hejterem. Mam totalnie ambiwalentny stosunek, ale wiem po prostu, to jest obiektywny fakt, tak? Bez promocji, bez tego chodź do mnie, zobacz, przyjdź na nasz koncert, przyjdź do mnie doświadczyć czegoś, nie wiem, masażu dźwiękiem, wspólnej medytacji, rozmowy, czy właśnie, nie wiem, spotkania z jadowitym pająkiem, żeby zwalczyć swój lęk. To wymaga promocji. No i wreszcie będą tam formaty reklam, o jakich nam się nie śniło. Na razie to są wszystko placeholdery, ale no nie mogliśmy sobie nie wyobrazić, że jak wchodzimy do molu w Decentralandzie, to tam są takie puste modele 3D, a one nie mają logo na przykład. Niech to będzie logo Artefakt, firmy, która, kto wie, ten wie, tak, zaczęła robić po prostu wirtualne buty, tylko jako NFT i właśnie wearable do światów wirtualnych. I co się stało? I Nike ich kupił. Nie pamiętam za ile milionów, ale tu moglibyśmy mieć but Timberlanda, Nike, Reeboka, staw tam, insert your logo here. No i na koniec, czy jestem przed czasem mocno, się bardzo pospieszyłem, czy nie? Pół godzinki. Bardzo się pospieszyłem, potwornie się pospieszyłem. To była próba. Więc, co my w ogóle, bo to nie ma być pitch, tylko mam opowiadać trochę o tym właśnie, że jak ta reklama ewoluuje. Kilka słów o nas. Póki co, kupowanie reklam tam odbywa się na piechotę. Są klasyczne ad serwery, które próbują skupować miejsca reklamowe w Web 3.0, bo to nie jest tylko Metaverse, ale również strony dwuwymiarowe. Natomiast my nie jesteśmy ad networkiem, my jesteśmy czymś, co umożliwia powstawanie ad networków. Nie pamiętam teraz tej metafory, ale właśnie jeżeli myślicie sobie, ad serwer musi na czymś stać, na jakiejś technologii. To jest ta technologia. Nie jesteśmy ad serwerem, tylko jesteśmy czymś, co umożliwia powstawanie nowych ad serwerów. Myślcie o tym jako o oprogramowaniu open source, które pozwala skomunikować i połączyć ze sobą każdą reklamę na świecie, która jest połączona z siecią. Tak, wiemy teraz, że POS-y w sklepach mają adresy URL, gdzie się projektuje swoją reklamę. Reklamy w autobusach, prawda? Te elektroniczne ekrany. Tam też się emituje reklamy przez internet. To wszystko może być połączone jednym protokołem, który jest open source i każdy może na nim budować. Po trzecie, jest to protokół stworzony tylko na potrzeby reklamy. Nie na potrzeby świata finansowego czy gamingu, tylko obsługuje tylko transakcje projekcji reklamy, tak? Rozliczenia reklamowe pomiędzy nadawcą i odbiorcą. No i wreszcie, jak mówiliśmy, bardzo dużo o tokenomii, tokenomice. Wszystkie rozliczenia w ramach tego protokołu odbywają się przy pomocy własnego tokena, co czyni go walutą reklamy. Tak? Jeżeli inwestujesz akurat w ten token, to on reprezentuje udział od przyszłego ruchu w całej sieci reklamowej. To jest tak, że każdy posiadacz walleta AdShares od każdej reklamy, która póki co w tym Web 3.0 się wyświetla, dostaje swoje dywidendy na bieżąco. Wreszcie nasze ulubione porównanie, ponieważ o tym ktoś mówił, że są te klocki Lego, które są w jakiś sposób połączone. I bardzo mi to pasuje, ponieważ tak są połączone. Tak? My nie budujemy jakiejś konstrukcji z klocków, kolekcji Harry Potter, Bionicle czy Lego Star Wars, tylko ten baseplate, na którym każdy może sprawdzić, jak ten kod wygląda, wyfantazjować, co on może zrobić, stworzyć swój projekt biznesowy i wpiąć go w ten baseplate. I właśnie dlatego my mówimy o tym shares, no bo póki co całe środowisko reklamowe jest dosyć mocno zawłaszczone. Wiemy, że 80% globalnego ruchu reklamowego przechodzi przez 3 serwery. Wiemy, że 80% budżetów reklamowych zostaje w radach nadzorczych tych 3 serwerów.
Wiemy też, że w ciągu roku rynek reklamodawców i wydawców traci, różne cyfry widziałem, od 5 do 44 miliardów dolarów rocznie. Przez ludzi, którzy wpinają się w obecny system, stawiają tam boty, oszukują ruch internetowy, prawda, zakłamują wyniki i w związku z tym ten, kto jest doświadczony w reklamie, zna taki cytat: wiem, że połowa hajsu, który wyrzucam na mój marketing, jest wyrzucony, tylko nie wiem, która to połowa. Mamy prostą odpowiedź. To jest dowolnie to licząc, ponieważ wyrzucasz 3/4. Połowa jest wydana źle, ponieważ jest wydana niestrategicznie, ale z tej wydanej połowy, połowa jest zabrana przez kogoś, kto właśnie mówi, że nam pomoże, a tak naprawdę to troszkę nas wykorzystał. I wracając do początku. Indianie zrobili kiepski interes i wam też bardzo serdecznie życzę, żebyście unikali kupowania koralików. Umownie, altcoinów, shitcoinów, tak? Inwestujmy stabilnie.